Tę Echarystię sprawuje w intencji Województwa kujawsko pomorskiego Dotyka ona oczywiście konkretnych osób, Tutaj, czyli z panem marszałkiem Piotrem Cobieckim, panem przewodniczącym, panem Elżbietą. wszystkich mieszkańców. Obejmuje tą serdeczną modlitwą i przedstawicielstwo świętego Jana Pawła II, bo potrzebne łaski. Wszyscy bracia. Emotikony w kształcie serca, znajdujemy je dosłownie wszędzie. Korzystamy z nich, chcąc zaznaczyć swój stosunek emocjonalny do czyjejś wiadomości w mediach społecznościowych, czy sami chcemy wyrazić to, co mamy rzeczywiście przekazać. Więc jakiś emotikon, właśnie w kształcie serca, jest wysyłany, zamieszczamy. W SMSach, aby wyrazić właśnie też przede wszystkim czułość i wsparcie bliskiej nam osoby. Osobie. Pojawiają się one nawet w rozmaitych pismach. Jednak najświętsze serce Pana Jezusa to coś znacznie więcej niż symbol czułości i wsparcia, jest to objawienie Bożej logiki miłowania i wyciągnięcie. Pomocnej dłoni w stronę każdego człowieka. Wpatrując się w serce Pana Jezusa, poznajemy coraz głębiej, czym jest miłość Boża, jaka ona jest. Jest to miłość, która wychodzi z inicjatywą. Jest pierwsza, jest uprzedza, uprzedzająca. Przez proroka Ozeasza Bóg mówi, że nie czeka, aż lud przyjdzie do Niego. Słyszymy takie słowa dzisiaj. Miłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, syna swego wyzwałem. Uczyłem chodzić, na swe ramiona ich brałem. Kiedy byliśmy jeszcze bezradni, jak niemowlęta, nasz Bóg pochylił się, aby nas podnieść i przygarnąć z czułością. Jest to miłość, która nie zabiega o uznanie, o aplauz. Wylewa się nawet wtedy, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Wylewa się nawet wtedy, kiedy odwracamy się do Pana Boga plecami. Znowu prorok Ozeasz. Na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Nawet gdy nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg nam pomaga, On i tak pochyla się nad nami, by nas uzdrawiać i pokrzepiać. Jest to miłość, która niesie miłosierdzie. Gdy lud Boży łamał przymierze, a poczucie bezpieczeństwa czerpał z sojuszy z innymi narodami, a nie z bożej opieki, pan ogłosił: Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu. Nawet wtedy kiedy odwracamy się od Pana Jezusa, On ofiaruje nam swoje miłosierdzie i wzywa do siebie. U samego początku, jako źródło wszystkiego, znajduje się miłosierdzie Boga. Bóg od początku objawia się w dziejach ludzkości i pojedynczego człowieka jako Ten, który jest wszechmogący, ale jest bliski. Jest święty, ale jest miłosierny. Dlatego tak potrzebne jest stałe zanurzanie własnego życia, własnych ran w ranach Chrystusa. W Jego sercu, które nie przestaje bić. Jest dla nas, bije ciągle dla nas. Najświętsze serce Jezusa, które zostało przebite za nasze grzechy. Jest prawdziwym symbolem miłości, którą Jezus kocha swego Ojca, ale tą samą miłością kocha wszystkich ludzi bez wyjątku. Po to przyszedł. Jest to też miłość, która nigdy nie ustaje. W dzisiejszej Ewangelii widzimy serce pana Jezusa rozdarte włóczniom po jego śmierci. Widzimy, jak z tego serca. Wypłynęła krew i woda. Krew oczyszcza nas ze wszystkich grzechów, a woda, tak jak na Chrzcie Świętym, pozwala narodzić się do nowego życia. Nawet w tym ostatnim akcie Pan Jezus daje siebie, aby nieść nam życie, do końca nas umiłował. Sam zraniony nigdy nie rani, sam odrzucony. Od nikogo się nie oddziela. A zatem kult Najświętszego Serca Pana Jezusa uwydatnia to, co jest sercem Kościoła: miłość Boga do nas, miłość bezwarunkowa, bezinteresowna, miłość do końca, ale też objawia naszą odpowiedź na tę miłość, na wzór miłości Jezusa. Święty Jan Paweł II nazwał to cywilizacją serca Chrystusa. Cywilizacją miłości. Budowanie tej cywilizacji jest dla nas wielkim wyzwaniem, o którym nam przypomniał święty Jan Paweł II. Siostry i bracia, dzisiaj chcemy też spojrzeć na świętego Jana Pawła II, wspaniała niesamowita osobowość. Wielka spuścizna nauczania, ale dzisiaj chcę pokazać Wam też świętego Jana Pawła II jako Człowieka, który ma serce, który kocha, na wzór serca Pana Jezusa. Papież nie wstydził się fizycznej bliskości, przytulił, ucałował, poklepał. Był zawsze ciekawy, co słychać u drugiego człowieka. André Frosar napisał zaskakujące zdanie. Słucha on tak świetnie, że mamy wrażenie, iż mówimy rzeczy bardzo interesujące. Nie bał się gestów czułości, serdeczności, był wierny w przyjaźni. Zawsze ciekawy ludzi, ich świata, ich piękna, wyjątkowości widział w każdym człowieku odblask miłości stwórcy, sam nigdy nie oszczędzał się w dawaniu siebie. Jego miłość była miłością Ojca. Jej źródła sięgały ojcowskiej miłości Boga. Wypływały właśnie z tego serca Jezusowego i tą miłością promieniował, tym ojcowskim ciepłem. A zarazem uczył, że miłość to nie tyle uczucia, co wybór i odpowiedzialność. Szczególną miłością Jana Pawła II była Polska, Jego Ojczyzna. Podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1989 roku ucałował Ziemię dwukrotnie. Na początku i na końcu. Mówił: Całuję Ziemię, z którą nigdy nie może się rozstać moje serce. Kochał, dlatego wymagał, jak dobry ojciec, zatroskany o swoje dzieci. Obliczem miłości bywał czasami u niego święty gniew, może pamiętamy. Jan Paweł II zawsze mocno reagował, gdy lekceważono prawo do życia. Bronił tego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, godności życia ludzkiego. W Polsce najbardziej twardo mówił o tym do nas w 1991 roku, kiedy przypominał nam dekalog, właśnie przykazanie m.in. Piąte, nie zabijaj. W kielcach, mówiąc o wartości rodziny, zagrzmiał ojcowskim napomnieniem. Pozwolę sobie na krótki cytat. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia, to jest moja matka, ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. Zrozumcie. Że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. To był gniew przeciwko złu, ale z miłości do człowieka. George Weigel napisał, że miłość była motorem napędowym niewyczerpanej energii Karola Wojtyły. Sam papież wielokrotnie powtarzał, że najważniejszą ludzką sprawą, której nie można przegrać, jest miłość. Punktem wyjścia była dla niego świadomość ukochania przez Boga. Jan Paweł II kochał i uczył miłości. Towarzyszył ludziom młodym i walczył, by nie przegrali tej najważniejszej sprawy w życiu. Jak żaden papież. W historii dowartościowywał piękno ludzkiej miłości we wszystkich jej wymiarach. Akceptował, akcentował rolę wolności, wyboru, ale równocześnie odpowiedzialności za ten wybór. I cytat z listu do młodych w 1995 roku słowa ciągle aktualne: Nie lękajcie się miłości przez duże. M, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania, tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła, właśnie są zdolne uczynić waszą miłość, prawdziwą miłością. Kościół i ludzkość zawierza wam wielką sprawę tej miłości, na której opiera się małżeństwo, rodzina, a przez to przyszłość. Ufa, że potraficie ją odrodzić. Ufa, że potraficie ją uczynić piękną, po ludzku i po chrześcijańsku piękną. Po ludzku i po chrześcijańsku wielką, dojrzałą i odpowiedzialną. Siostrze czym różnił się papież Jan Paweł II od idola rokowego czy od jakiegoś celebryty? Czym się różnił? Celebryta. Jakiś idol rokowy. Porywali też wielomilionowe, wielomilionowe tłumy. Różnił się tym, że miał na względzie dobro tych ludzi, z którymi się spotykał. Nie uwodził. Nie gromadził wokół swojej idei, ale wokół Chrystusa. Miał na względzie dobro młodych ludzi. Bo myślał, w perspektywie ostatecznej, nie tylko życia doczesnego, ale w perspektywie ostatecznej, życia, śmierci, ale i zmartwychwstania. Nie był naiwny. Był wybitnym realistą. Więc wszystko odnosił do Jezusa, nie do siebie. Był przy tym przezroczysty. Wiedział i często to podkreślał. Że jest człowiekiem Jezusa, instrumentem w rękach Ducha Świętego. Papież, modląc się, był zawsze kilka kroków do przodu. Był tu, ale i gdzie indziej. I to bycie gdzie indziej, kiedy był tu, jest fascynujące. Porywał młodych swą bezinteresownością. To przykład miłości ojca, który stawia wymagania, ale się młodemu człowiekowi nie podlizuje. Papież był po prostu autorytetem, gigantem, który służy, pada na kolana i całuje brudną ziemię.